Ci dla Rzeczpospolitej, proszę. Warszawski politolog dr Tomasz Żukowski kiedyś na jednym ze spotkań powiedział, że Jan Paweł II poprzez swój autorytet, jakim cieszył się w Polsce, był trochę takim nieformalnym monarchą tego kraju. I chciałem spytać ojca, jak ojca zdaniem zmieniła się Polska po jego śmierci? Czy coś się zmieniło w ludziach, czy coś się zmieniło w kościele? Jak ojciec uważa? Ja bym tę metaforę monarchy to bardziej odniósł do kardynała Stefana Wyszyńskiego, do prymasa. Bo on rzeczywiście pełnił rolę takiego autorytetu moralnego i bardzo ważnego. Jan Paweł II był bardziej, ja go bym definiował w tym działaniu wśród Polaków, bardziej jako proroka. W sensie biblijnym prorok to nie jest ten, który przepowiada, tylko ten, który mówi, co teraz trzeba zrobić. I te słowa, które wszyscy pamiętają i tak dalej, niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię, tę ziemię, to były słowa nie interreksa, nie przywódcy politycznego, tu po prostu przez niego przemówił Duch Święty. W tym znaczeniu, taki, tego typu autorytet. Co się zmieniło? Nie mamy ojca, trzeba być dorosłym. I myślę, że w pewnym sensie każde odejście, tak jak doświadczenie życiowe, mówi, może być trudne doświadczenie, może być okazją do wzrostu. UPR, proszę. Proszę ojca,